Nienawiści. Panie, nasz wróg domowy nienawiści szeroko jest pan i tak dowolnie do mojego brata. Wykorzystuje przeciwko wrogom politycznym. Jak ja pana stworzone. Może pan. Najlepszym obrazem. Jesteście tej samej postulki. Ja panu pokażę zdjęcia. Pan Marcina Osadowskiego, no, który poszedł do więzienia za mówienie swoich słów. To jest mój brat. Aha, no. To dopiero jest kuriozum. Skąd zmarł niestety w ubiegłym roku? Za mowę nienawiści stracił pracę oficer Wojska Polskiego, porucznik Szymon Fija. Ale miło mi, kojarzenia. Miał proces 7 października, który mimo, że nie mogłem się zdarzyć ani ja, ani mój adwokat, o czym zawiadomiliśmy legalnie sąd. Sąd uznał, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby proces przeprowadzić. Poinformowano nas o tym o godzinie 14.59 dnia 6 października, a 7 października miał być proces. I on się odbył. Czekam teraz na wyrok, nie wiem co to będzie, ale nie sądzę, żeby wyrok był uczciwy i sprawiedliwy. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Ano dlatego, że niedawno pani doktor Furmanik, nasza członkini Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, podczas procesu w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie, po przedstawieniu przez pana mecenasa Tetele godzinnej prezentacji, w której było powiedziane, że preparaty spowodowały 1,5 miliona zgonów na pewno, że jest kilkaset chorób, które one wywołują i tak dalej, my wszyscy to wiemy. Po włączeniu w materiał dowodowy Białej Księgi Pandemii, książki, którą każdy z was może sobie za darmo pobrać ze strony Polskiego Stowarzyszenia, sąd po 15-minutowej naradzie stwierdził, że o godzinie 17 koleżanka Furmanik nie jest już lekarką. Ludzie przyjeżdżali na rowerach, na koniach. Chyba ci widziałem. Dlatego, bo to było na odludziu tam. I teraz, proszę państwa, tyle o naszych przejściach. No ja jeżdżę, tylko teraz od pana... Ja mam teraz pytanie, ponieważ ja jestem żołnierzem zawodowym, wiecie pewnie o tym. Jeżdżę. Mam teraz pytanie do żołnierzy w Polsce. Mam nadzieję, że niedługo. Co jeszcze musi się stać? Co jeszcze musi zostać nam zabrane i co z nami musi być zrobione, żebyście zaczęli myśleć? Czy wolicie iść na nie waszą wojnę? Wojnę między Żydami a Żydami, która odbywa się na terenie Ukrainy. Czy wolicie iść na tą wojnę? Czy wolicie jej zapobiec, wykorzystując artykuł 4 Konstytucji Polskiej, który mówi, że w Polsce rządzi naród przez swoich przedstawicieli, którzy ten naród zdradzili, lub bezpośrednio? Inaczej, jeżeli nie stanie wojsko, jeżeli nie staną służby mundurowe po stronie narodu, to jedyne, co będzie nam mogło pomóc, to będzie cud. Chciałem w ten sposób nawiązać do tytułu utworu, który nie bez trudności, po naprawdę wytężonym miesięcznym okresie ciężkiej pracy, nagraliśmy jako zapowiedź krakowskiego wydarzenia. Utwór nosi tytuł Cud. Ja napisałem słowa, a jeśli chodzi o wykonanie, zrobiliśmy to z udziałem wybitnych muzyków, których mamy zaszczyt mieć w swoich szeregach i którzy, jeżeli są, to bardzo proszę, żeby teraz przyszli na scenę i pokazali się kamratom. Proszę bardzo, Jola, jeżeli jest, proszę do mnie. Jeżeli jest Mirek, to bardzo chętnie też bym cię tutaj zobaczył. Chętnie bym zobaczył Pawła, a najchętniej zobaczyłbym Lechosława Krajana, tylko niestety przewija syna w Gdańsku i nie mógł dzisiaj przyjechać. Mam nadzieję, że może chociaż będą pozostali, bo chciałbym, żebyście kamraci ich poznali. To wspaniali ludzie, niezwykle pracowici, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii na to, żeby ta piosenka powstała. A zachęcam do uważnego wysłuchania tekstu tej piosenki. To jest Paweł! Brawo Pawła! Kochani, ponieważ dostałem sygnał, Piotrze, Pawle, ponieważ dostałem sygnał, że tam, gdzie Jola, wciąż jesteście, Jola się chowa, udaje, że to nie do niej. Ten Jola, zaproszę. Bardzo proszę. Poczekaj, Piotrze, ważny komunikat. Kochani, ponieważ dostajemy sygnał, że na zboczu, kawałek dalej, gdzie wciąż jesteście, słychać nas trochę cicho, zwróciłem się z prośbą do naszego dźwiękowca,
aby dał nam więcej poweru. On mówi: człowieku, power to wy macie, mnie prądu z agregatu brakuje. No ale mamy dwa agregaty i musimy je zamienić. Dlatego bardzo was proszę, przed tym wyjątkowym utworem muzycznym, żeby nam tej energii nie zabrakło, za pamięć Wojciecha Olszańskiego, którego z nami nie ma, proszę was o minutę ciszy i tylko bębniorze w rytm serca walą, a my przepniemy agregaty. Proszę o ciszę, bębny, przepinamy! A ja zaniosę tej Tarasowi, paruskie, jakie pani ma jeszcze, nie, mają, ja mam mieszka, ja tworzę. Parę słów od Piotra, mam nadzieję, że lepiej teraz słychać. Patrzę, cała para w twoich płucach, a cała siła w tej chwili w twojej głowie. Niech ten przekaz leci. Dobra, ci pozwolę sobie tutaj na króciutkie tylko opowiadanie. Dlatego, że myśmy naprawdę miesiąc spędzili robiąc to. Matką chrzestną tego utworu jest wybitna śpiewaczka operowa, kamratka Jola, która śpiewała naprawdę na światowych deskach i macie tam możliwość usłyszeć jej możliwości wokalne zmniejszone do 5%, prawda? Twórcą teledysku oraz wielu niesamowitych rzeczy, które tam zostały zrobione i wiemy o tym, jakie to są rzeczy tylko my, jest nasz Paweł, który ma swój kanał Paweł 1600, subskrybujcie i oglądajcie, jakie rzeczy tam się pokazują. I bardzo bym prosił teraz, żebyście nagrodzili muzyków oklaskami za to, co zrobili. Brawo!
Stojąco już się zdaje, że jest ciepło i w ręce też jest ciepło. Nie słyszę tych oklasków. Właśnie! Bo to będzie prawdziwy cud! Serdecznie dziękuję w imieniu muzyków. Słuchajcie, to są artyści i im oklaski im wystarczą. Jeśli chodzi o apanaże, ja będę przyjmował. A teraz zachęcam was do uważnego wysłuchania tej piosenki, bo moim zdaniem każda linijka, która tam jest zawarta, jest o czymś. Chcesz coś powiedzieć? Szanowni kamraci, chciałabym tylko dodać, bo tu niezwykle wybitny kamrat stoi obok nas, znamy doktora Piotra, jest twórcą znakomitego tekstu. Brawa dla Piotra. Zapewniam państwa, że to nie jest ostatni numer, który Piotr ma z tyłu głowy. Jeszcze popełni niejeden piękny utwór. Gratulacje dla wszystkich kolegów, którzy brali udział w nagraniu i oczywiście dla Piotra, Mirka, którego tu nie ma. Gratulacje. Ale to, co Piotr przekazuje, Mirek będzie grał z Tomkiem Derachem. Także zobaczycie państwo. Dziękujemy uprzejmie. Polski naród, słowiański lud, wraz z Mazarą kopiemy tu gród.
bazaru. Uczymy dzieci tradycji swej. Jak nie kryć czoła, wiedzą, że hej. Tu jest nasz dom, tu zdarzy się cud. Zobaczcie sami, jak ich wykochać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. No, powiem wam, że po takim wykonaniu to trzeba byłoby już chyba zrobić finał. Na to wykonanie. Wiecie, my ludzie prawicy czasami mówimy bardzo krótko, więc faktycznie można byłoby kończyć, ale jest nas więcej i kolejna osoba, która też chciałbym, żeby wyszła tu na scenę, zabrała głos, proszę bardzo. Rafał, Mur Przytomnych Poznań, zapraszam. Mur Przytomnych Poznań, powitajmy jego brawami, witamy Rafała. To kolejna organizacja na mapie Polski, organizacja, która zrzesza się w ramach ruchu kamrackiego, ogromnej rzeszy ludzi, dla których najważniejszy jest polski interes narodowy. Brawo, brawo! Czołem kamraci, widzę też. Laje Chrystusa Króla, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kamraci, żeby zrozumieć sytuację, w której się znaleźliśmy, musimy spojrzeć szerzej. Ten, kto rozumie przeszłość, będzie rozumiał przyszłość. Naszej historii nie da się odłączyć od pewnej osoby. Nazywał się Ibrahim ibn Jakub. On opisał pierwszy w swoich kronikach Kalisz. Potem były statuty kaliskie. Ibrahim ibn Jakub nie był wcale Arabem. Był Żydem, handlarzem. Przybył do Polski i czym się zajmował? Zajmował się handlem niewolnikami. Skupiał Słowian, zaprowadzał ich do Pragi, mężczyzn kastrował. Byli stamtąd sprzedawani. Jaką mamy dzisiaj Polskę? Czym ona się różni od tamtych czasów? Mamy takich Ibrahimów pełno. Nasza Polska jest takim terenem, po którym po prostu oni chodzą i robią z nami co tamten. Polska jako kraj, czy ona przetrwa po tej zawierusze, patrząc na nas, 20% to są Polacy, 60% to jest tylko społeczeństwo, a 20% to są jawni wrogowie.
Nam grozi to, że Polska pozostanie tylko w sercach i w rodzinach i o nie musimy dbać. Tu jeden przedmówca mówił, że dbajmy o swoje dzieci. Tak, musimy o nie dbać, bo w nich jest cała nasza nadzieja. Globalne rozwiązania, które teraz następują, powodują globalne zmiany i abyśmy przetrwali, może w tej kłótni w rodzinie, bo to co się dzieje, jak ktoś patrzy, czy Putin będzie wybawcą chrześcijaństwa, nie. W Soczi w 2021 roku w czerwcu powiedział jasno rok temu o walucie cyfrowej, o szczepionkach. Milion Rosjan zginęło podczas lockdownu. Demokracja, nie będziemy pozwalać na demokrację, ponieważ 60% społeczeństwa nie będzie nam budować kraju. Nie będzie demokracji, będzie sprawiedliwy ustrój. A demokracja, pięknie powiedział o demokracji pewien Niemiec, Karol Marx. Niemiec, no, rzadko który Niemiec ma ojca rabina, a ten Niemiec miał. No i ten Niemiec powiedział takie coś, w rocznicę powstania styczniowego to powiedział. A, Słowianie się wzięli za łby, Polska, Rosja. No, powstanie coś z tego. Powstanie demokracja, bo Rosja będzie osłabiona, a jak będzie demokracja, to my będziemy rządzić. Nie dopuśćmy do tego. Odnośnie wolności słowa. Wolność słowa jest, ale nie jest gwarantowana wolność po słowie. I to jest właśnie taka ironia. Chciałbym powiedzieć jeszcze coś odnośnie wojska. Wyobraźcie sobie, żołnierze, że jest taki polski huzar, ułan, zabierają mu konia i dają kozakom. Jak by on się zachował? A wy? Tak samo policja. Chciałbym, żebyście pamiętali, skąd wam wyrastają nogi. Jesteście Polakami. Wasze matki są Polkami! Polkami! To my! To my Polacy! Polacy! To my! To my! Polacy! To my! To my! Polacy! Głośniej! Jeszcze raz! To my! To my! Polacy! To my! To my! Polacy! To my! To my! Polacy! Niedawno protestowaliście. Ale o co wam chodzi? Po co? Po pieniądze? Wiemy, że macie ciężko i tylko tyle? Dostaniecie podwyżkę, żeby naścigać po lasach? Pamiętajcie, jesteście Polakami, macie tylko polskie obowiązki. Wiemy, że szczytnie dużo nie Polaków studiowało, dużo z waszych mundurach. Jak staniecie obok nie Polaka, będziecie go razem z nim polować? Chwała Wielkiej Polsce! Chwała! Rafał Mur, przytomnych. Bardzo dziękuję za tę emocjonalną wypowiedź. Są wśród nas i ludzie, którzy jak słyszycie i prozą, i rymem walczą z tym dziwnym systemem, ale są i ludzie, którzy robią to muzycznie, melodycznie. Będzie jeszcze dzisiaj Tomasz Derach, będzie z nami Iwan Komarenko, będą piękne, cudowne młode siostry czerskie. A przed nami kolejna osoba. Proszę bardzo. Zapraszamy z Zbyszko, Wolne Wilki Warszawy. Zapraszamy człowieka, który zadbał o nagłośnienie pod PGNiG-iem w Warszawie. Zadbał o to, żeby Wolne Wilki Warszawy miały wyjątkowy głos i z dumą nosi na swojej piersi hasło noszone od wojny. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Wolne Wilki Warszawy, Zbyszek. Polacy, rodacy, kamraci, mam do was kilka słów. W zasadzie nie są one dla was, bo wy jesteście ludźmi inteligentnymi, mądrymi i uświadomionymi. Chciałbym w związku z tym powiedzieć kilka słów do duchownych Kościoła katolickiego. Otóż to, co teraz powiem, nie dotyczy wszystkich duchownych Kościoła katolickiego, ale niestety znakomitej większości tego środowiska, a szczególnie hierarchii Kościoła katolickiego.
po tym, co zrobiliście narodowi polskiemu w czasie 2,5 roku tak zwanej pandemii. Jak wam nie wstyd? Liczyliśmy na was! Nie tylko my, ale przede wszystkim nasz Pan Bóg Wszechmogący. A jak wam powinno być wstyd, to mówi ksiądz profesor Tadeusz Gus, największy z żyjących katolickich filozofów, z potężnym doświadczeniem naukowym i akademickim w całym świecie. Nie znacie takiej oto doktryny Kościoła katolickiego? Sakramenty święte nie zarażają. Ten wielki Polak, filozof i ksiądz katolicki wam to przypomniał. Przeprosiliście już samego Pana Boga Wszechmogącego i nas, naród polski? Na schodach Kościoła, na Szczęśliwicach w Warszawie, idąc na rezurekcję w 2020 roku, razem z żoną zostałem odprawiony z kwitkiem na początku przez księdza, który powiedział, że mają komplet w Kościele. To znaczy 5 osób. Hańba! Po kilku zdaniach dość głośno zamienionych z tym księdzem, tak, że te 5 osób to wszystko słyszało. Zostaliśmy wpuszczeni z żoną do Dolnego Kościoła, a było tam razem z nami 7 osób. Jak myślicie, zrobił to, dlatego że bardziej się bał Pana Boga.